Niektórzy boją się latania. Z pewnością dzisiejsze historie mogą zmrozić krew w niejednej takiej osobie, choć z drugiej strony dowodzą, że nie każda awaria, nawet poważna, musi skończyć się katastrofą. Oto przed wami 10 lotów, które cudem nie skończyły się tragicznie. Numer 10. Bez dachu. Pamiętam, że kilkanaście lat temu natknąłem się na opowieść o tym lodzie w programie Katastrofa w Przestworzach i historia ta fascynuje mnie do dziś. Podobnie określa ją Major Dunn z portalu History and Headlines, przypominając kulisy tego wypadku, do którego doszło 31 lat temu. Samolot Aloha Airlines, lecący z miasta Hilo do Honolulu, czyli pomiędzy różnymi wyspami wchodzącymi w skład Hawajów, miał do pokonania zaledwie 50-minutową trasę. Po 23 minutach lotu i na wysokości ponad 7 km potężny kawał dachu po prostu zniknął. W sekundę oderwała się sekcja kadłuba mierząca prawie 1/4 długości samolotu. Mimo tak dużego ubytku w konstrukcji maszyny, pilotom udało się bezpiecznie posadzić samolot na ziemi. 65 z 95 osób znajdujących się na pokładzie zostało rannych. Zginęła jedna osoba, stewardessa, która w tym ferelnym momencie znajdowała się w korytarzu, a powstała wyrwa ją wyssała. Pasażerowie byli przypięci i m.in. temu zawdzięczają swoje ocalenie. Poza nawykiem zapinania pasów z tej historii płynie jeszcze jeden morał. Jeśli coś wzbudzi wasz niepokój, zgłaszajcie to obsłudze lotu. Być może do tego wypadku w ogóle by nie doszło, gdyby jeden z pasażerów powiedział, że zauważył pęknięcia na suficie. To właśnie te zardzewiałe fragmenty kadłuba 19-letniego Boeinga 737 pod wpływem prędkości lotu zamieniły się w większe pęknięcia, które to najprawdopodobniej najpierw zassały nieszczęsną stewardessę, a potem pod wpływem powstałego w ten sposób ciśnienia oderwały tak wielki fragment kadłuba. Numer 9. Lądowanie na rzece Hudson. To zdecydowanie najbardziej medialna historia lotniczego cudu. Doszło do niego 15 stycznia 2009 w Nowym Jorku. Krótko po zaledwie 1,5 minuty po starcie z lotniska LaGuardia, Airbus A320 wleciał w stado ptaków, co krytycznie wpłynęło na oba silniki maszyny. Samolot stał się szybowcem bez napędu. Kapitan Chesley Sullenberger, nie mogąc zawrócić do portu wylotu, postanowił posadzić maszynę na rzece Hudson. Opisał to później w książce Sully, Nieznana historia cudu na rzece Hudson. Kolejny był film Sully z Tomem Hanksem w roli tytułowej. Tuż po szczęśliwym lądowaniu na rzece do akcji wkroczyły obecne na niej statki i służby ratunkowe, gdyż wrak samolotu zaczynał tonąć, a przypomnijmy, że był styczeń. Niezwykłym dokonaniem kapitana Sullenbergera było wymanewrowanie samolotem tak, że udało się ominąć wieżowce, mosty i holowniki obecne na rzece. W Charlotte, w Karolinie Północnej, dokąd zmierzał samolot, obecnie można oglądać wystawę Miracle on the Hudson, jak mówi się o tym wypadku, a wyłowiony z rzeki wrak jest jedną z jej atrakcji. Numer 8. Nie doszła stłuczka. Kulisy tego incydentu z lipca 2017 przypomina portal The Luxury Travel Expert. Jak uważa autor, historia ta przewrotnie dowodzi, że tak naprawdę latanie rzeczywiście jest najbezpieczniejszym środkiem transportu. Po obejrzeniu dzisiejszego odcinka trudno nie będzie się z tym zgodzić, skoro z tak różnych opresji pilotom dawało się wyjść cało. Tak było również 14 lipca 2017, wówczas to załodze Airbusa A380 linii Emirates, lecącego z Dubaju na Mauritius, zalecono, by obniżyła wysokość przelotową do nieco ponad 11,5 km. W tym samym czasie Airbus A330 linii Air Seychelles wystartował z Mauritiusa w przeciwnym kierunku. Piloci prowadzący pierwszą maszynę błędnie ocenili własną wysokość na niecałe 11 km. Gdy zaczęli zniżać swój lot, zrobiło się niebezpiecznie. Na szczęście w porę zareagował Traffic Collision Avoidance System, w skrócie TCAS, alarmujący w przypadku zbyt małej odległości od innej maszyny. Wtedy to pilot Air Seychelles gwałtownie skręcił w prawo. Ostatecznie dwa samoloty, które łącznie przewoziły prawie 900 osób, minęły się na tej samej wysokości, jednak w odległości 14 km. Numer 7. Pomyłka pasów. Tym, co mogło być, jak to określiła prasa, najgorszym wypadkiem lotniczym w historii, udało się zapobiec w 2017 w San Francisco. Wtedy to samolot linii Air Canada miał wylądować na pasie oznaczonym kodem 28R, tyle że była już 23:46, a od godziny 22 niektóre oznaczenia świetlne zostały wyłączone. Piloci pomylili ten pas z drugim oznaczonym kodem 28L, ale w porę się zorientowali i zmierzali wrócić na prawidłowy pas. Tak im się jednak tylko wydawało, ponieważ w ciemności ustawili się do lądowania na pasie C, gdzie czekały do startu cztery inne samoloty. Pilot lądującej maszyny zorientował się, że coś jest nie tak, jednak wieża potwierdziła, że pas jest pusty, tyle że osoby te mówiły o dwóch różnych miejscach. Ostatecznie samolot Air Canada wylądował na pasie C, mijając obecne na nim samoloty jakieś 18 metrów. Gdyby ten dystans nie został zachowany, w tym wypadku mogłoby zginąć nawet ponad 1000 osób.
Numer 6. Sztorm gradowy. W lipcu 2017 brawurowe lądowanie na lotnisku w Istambule uratowało 127 ludzkich istnień. Można powiedzieć, że pilot lądował po omacku. Nie miał zamkniętych oczu, jednak nic nie widział. Wszystko po tym, jak maszynę zaatakował niespodziewany grad. 20-minutowa nawałnica rekordowo wielkich kul gradu spowodowała paraliż całego miasta i zawalenie się konstrukcji na cmentarzu, która przygniotła dwie osoby. Akurat tuż przed tym, jak doszło do tej burzy, ze stambulskiego lotniska ruszał na Cypr Airbus A320 pilotowany przez kapitana Aleksandra Akopowa. Gdy samolot był na wysokości 1300 metrów, grad był tak silny, że cała szyba kokpitu popękała, podobnie jak nos maszyny. Zdecydowano o zawróceniu na płytę lotniska, mimo iż zostało ono zamknięte ze względu na złe warunki pogodowe. Na szczęście dla pasażerów, 30-letnie doświadczenie pilota sprawiło, że wszyscy dolecieli cali i zdrowi. Numer 5. Brakująca szyba. Kolejna historia z problematyczną szybą kokpitu w tle. Jak relacjonuje Eugene Liu z magazynu South China Morning Post, w maju zeszłego roku dwóch chińskich pilotów ogłoszono bohaterami narodowymi dzięki ich wyjątkowemu opanowaniu i umiejętnościom. Nikomu ze 119 pasażerów na pokładzie nic nie stało. A wszystko mogłoby skończyć się tragicznie, gdy samolot Sichuan Airlines znajdował się w powietrzu, szyba kokpitu po prostu pękła. Znajdujący się w kokpicie Liu Chuanzhan mimo to zachował zimną krew. W temperaturze minus 40 stopni, panującej na wysokości prawie 10 km nad ziemią, gdzie doszło do awarii, zaczął sterować ręcznie i w ten sposób udało się bezpiecznie wylądować. Nikomu nic się nie stało, poza drugim pilotem, który został praktycznie wyssany z kokpitu. Uratował go zapięty pas. Ostatecznie skończył z rozciętą głową. Pamiętajcie, gdy w samolotach mówią, aby dla własnego bezpieczeństwa siedzieć z zapiętymi pasami, nie są to puste słowa. Po kilku dniach radości z powodu szczęśliwego zakończenia do akcji wkroczyli eksperci chcący wyjaśnić, dlaczego szyba uległa awarii. Numer 4. Wybuchowy silnik. Zapewne do podobnego zaburzenia ciśnienia w kabinie musiało dojść podczas pewnego pechowego lotu w kwietniu 2018. Wtedy w samolocie linii Southwest lecącym z Nowego Jorku do Dallas wybuchł jeden z silników. Eksplozja wyrzuciła odłamki metalu i plastiku do kabiny, a także całkowicie wybiła jedno z okien, zabijając przy tym jedną osobę i raniąc 7. Mimo to na pokładzie było jeszcze 140 osób do uratowania. Na szczęście ich pilotem była Tammy Jo Schultz, którą po lądowaniu wszyscy zgodnie opisali jako prawdziwą amerykańską bohaterkę z nerwami ze stali. Kobieta ze spokojem poinformowała kontrolę lotów, że leci na jednym silniku i że w kadłubie samolotu jest dziura, po czym zabrała się do powrotu na ziemię. Tym, co z pewnością zakonserwowało Jo Schultz, była służba w Air Force w amerykańskiej armii w latach 80. i 90. Tammy była pierwszą kobietą pilotującą myśliwiec w szeregach służby lotniczej USA, a o zgłoszeniu się do wojska postanowiła dlatego, że wydawało się, że nie chcą tam kobiet. Po zakończonej służbie zaczęła latać komercyjnie. Numer 3. Katastrofa zakończona szczęśliwie. Tak, ten wypadek z 2005 praktycznie zakończył się katastrofą. Samolot rozbił się, rannych zostało 43 pasażerów, jednak wszyscy w liczbie 309 przeżyli. Jak pisze James Barron z The New York Times, nie bez powodu historia ta określana jest mianem wielkiej ucieczki. Pearson International w Toronto w Kanadzie jest najbardziej obleganym lotniskiem w kraju. 2 sierpnia panowały tam bardzo złe warunki. Samolot po 8-godzinnym locie z Paryża skierowano na inne lotnisko, jednak później zdecydowano, że wyląduje w Toronto. Ponad tuż przed tym, jak samolot lądował w powierzchni lotniska, uderzały pioruny. Maszyna dotknęła pasa w połowie jego długości i nie zdążyła wyhamować. Przebiła się przez barierki, zatrzymała poza lotniskiem i stanęła w płomieniach. Na szczęście wszyscy opuścili pokład, zanim nastąpił wybuch. Numer 2. Wyssany z kabiny. Kolejna mrożąca krew w żyłach historia sprzed prawie 30 lat. 10 czerwca 1990 w samolocie brytyjskich linii lotniczych lecących do Malagi w Hiszpanii w wyniku wadliwej instalacji krótko po wylocie na wysokości ponad 5 km z kokpitu wyleciała przednia szyba. Wraz z nią prawie że nie wypadł jeden z pilotów. Został złapany za nogę przez obecnego w kabinie stewarda serwującego herbatę. Eugene Liu z magazynu South China Morning Post przywołuje przerażające słowa obecnych w kabinie pilota i stewarda. Ciało kapitana Tima Lancastera w połowie było poza samolotem. Jego oczy były otwarte, a ramiona zdawały się mieć prawie 2 metry długości. Telepało nim na wszystkie strony, a głowa uderzała o kadłub samolotu. Sączyła się z niej krew. Wszyscy myśleli, że pilot nie żyje. Znajdował się w tym stanie przez 20 minut, kiedy to jego kolega po fachu z powodzeniem lądował i znalazł się w śpiączce. Dyslokacji ramienia i odmrożeń doznał jeszcze steward, który uratował mu życie. Pasażerom nic się nie stało. Numer 1. Kapitan Wrona.
W odcinku o niesamowitych akcjach wychodzenia z opresji nie sposób nie wspomnieć o bohaterskim lądowaniu w wykonaniu kapitana Tadeusza Wrony 1 listopada 2011 roku. Załoga samolotu lecącego z Newark w Nowym Jorku do Warszawy już w kilkanaście minut po starcie wiedziała, że coś jest nie tak. Jak się później okazało, awarii uległ system hydrauliczny. Gdy po starcie podwozie chowało się, pękł przewód i nastąpiła utrata 90% płynu. Dlatego też po dotarciu do Warszawy, mimo że klapy zostały otwarte, podwozie nie wysunęło się. W dół nie pociągnęła go również grawitacja. Ostatecznie kapitan Wrona wylądował ze schowanym podwoziem na pasie pokrytym pianą przeciwpożarową. Moment lądowania telewizje transmitowały na żywo. Mimo iż przed podejściem do lądowania w kabinie panował zamęt i panika, w samym momencie zbliżania się do ziemi panowała grobowa cisza. Dzięki późniejszej sprawnej ewakuacji nic nikomu się nie stało, a pasażerowie zostali później otoczeni opieką psychologów. I to już wszystko na dziś. Czy chcielibyście obejrzeć kolejne odcinki poświęcone lotnictwu? Dajcie znać w komentarzach, a po więcej historii z przestworzy zapraszam do linków widocznych na ekranie. O tutaj. Piona.